Od środy 17 listopada codzienne raporty Ministerstwa Zdrowia informują o zwyżkach ilości zakażeń. Padają kolejne rekordy. Według danych resortu zdrowia w szpitalach na terenie całego kraju leczonych jest z powodu COVID-a ponad 15 700 osób. Mieszkańcy Podlaskiego to około 3% ludności kraju, ale stanowią aż 8% hospitalizowanych z powodu COVID-a. Analizując te liczby i proporcje, łatwo dojść do wniosku, że właśnie zbieramy żniwo niskiego poziomu wyszczepienia podlaskiej populacji i ignorowania zaleceń sanitarnych. W szpitalach działających na terenie województwa podlaskiego, izolatoriach oraz domowym odosobnieniu przebywa blisko 7 tysięcy chorych na COVID, poinformowało nas biuro prasowe wojewody, zastrzegając, że ta liczba obrazuje stan z dnia 17 listopada. Następnego dnia liczba wzrosła o blisko 900 osób. Do czwartku, 18 listopada, w regionie zmarły 2532 osoby zakażone koronawirusem. Według obliczeń służb sanitarnych około 92% zmarłych obciążonych było chorobami współistniejącymi. Biuro Wojewody oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna twierdzą, że nie dysponują danymi określającymi, jaki odsetek osób zakażonych trafia do hospitalizacji. Jednak z komunikatu opublikowanego przez służby wojewody w dniu 17 listopada wynika, że w całym województwie podlaskim zajętych było 1170 łóżek covidowych. Jak więc łatwo obliczyć, w szpitalach znajduje się 17% aktywnie zakażonych. Jak już informowaliśmy, oddziały covidowe Suwalskiego Szpitala są pełne. Każdego dnia wypisywani są ozdrowieńcy, ale ich miejsca zajmowane są niemal natychmiast przez kolejnych chorych. Dziennie trafia ich tutaj od kilku do kilkunastu osób. Pacjenci, dla których nie ma miejsc w suwalskiej lecznicy, trafiają do innych placówek, niektórzy aż do Grajewa czy Białegostoku. Część jedzie też do znacznie bliżej położonego Augustowa. Tamtejszy szpital jednak też ma ograniczone możliwości, a augustowskim samorządowcom bardzo zależy, by placówka nie została przekształcona znowu w szpital jednoimienny. Z ogromnym niepokojem obserwujemy rozwój sytuacji związanej z epidemią COVID między innymi w Augustowie. No, bardzo mocno liczymy na to, że ilość zabezpieczonych łóżek dla pacjentów covidowych wystarczy i nie będzie konieczności przemianowania znowu szpitala na szpital wyłącznie covidowy. Chcielibyśmy, aby ten szpital w taki sposób został zorganizowany i w taki sposób funkcjonował, aby zabezpieczał potrzeby zarówno pacjentów chorych na COVID, jak i tych, którzy chorują z innych powodów i potrzebują pomocy. Po to, aby wszyscy mieszkańcy Augustowa i też okolicznych gmin mieli zapewnioną możliwie maksymalną, szybką, dobrą pomoc, również w przypadku, kiedy zachorują z innego powodu niż COVID. Po środowym krajowym raporcie informującym o ponad 24 tysiącach dodatnich testów, minister zdrowia polecił wzmożenie kontroli respektowania zaleceń sanitarnych w placówkach handlowych. Jednocześnie w okresie od 1 do 15 listopada bieżącego roku w Podlaskiem zachorowanie lub podejrzenie zachorowania na grypę odnotowano u 4061 osób, podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Według tego samego raportu nie odnotowano w tym czasie ani jednego zgonu z powodu tego schorzenia. Do hospitalizacji z powodu grypy lub jej podejrzenia trafiło w ciągu dwóch pierwszych tygodni listopada zaledwie 12 osób.